Siemano, z tej strony Dawid, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku z okazji świąt właśnie będzie nowa seria w Farmingu 19, a jej nazwa to Polak na wsi. I na początku bardzo zachęcam Was do subskrybowania kanału i jeżeli film Wam się spodoba, to dajcie również łapkę w górę. Tutaj, jak widzicie, zaczynamy widokiem właśnie Wołgi. To jest nasz samochód. Mamy domek pokryty śniegiem, bo już trochę śniegu napadało, jak widać. Teraz jest już dosyć późna godzina, więc mam latarkę. Mój piesek też sobie gdzieś tu biega. A może śpi w budzie. Tutaj mamy zabudowę, też ona jest bardzo długa i myślę, że nam wystarczy. Jak widzicie, tutaj miejsca jest jeszcze dużo i na pewno coś dostawimy. Tutaj jest stodoła z kurnikiem. Tam będzie stał kombajn. A tu jakieś pewnie maszyny. Idziemy dalej. Tutaj jest silos, on ma chyba 100 tysięcy albo 150 tysięcy litrów. I tu przechodzimy do kurnika. Też na pewno zakupimy kury i mam zamiar budować oborę właśnie na tym terenie, bo jak nie wiem, czy dobrze widać, ale tu jest naprawdę dużo miejsca. O. Te pola dwa też sobie pewnie kupimy. Tam się jedzie na skup. I to już chyba całe gospodarstwo na razie, ale na pewno się będzie powiększało. Też mam zamiar w następnym odcinku pojechać na giełdę, bo słyszałam, że tutaj będzie właśnie na wiosce. I w sumie może byśmy pojechali teraz na tą giełdę, to będzie taki mały spoiler, ale no, po prostu od razu zobaczycie już mniej więcej, jakie będą te. Ja też jeszcze nie wiem, ale jeżeli będzie coś fajnego, to możecie na przykład, jeżeli będą samochody, to myślę, że chciałbym kupić jakiś jeszcze drugi samochód, na przykład do driftów. No i właśnie jak teraz ktoś zobaczy, to piszcie w komentarzach, co by było najlepszą opcją. Bo ciągniki to chyba sam wybieram na samym odcinku, ale to jeszcze zobaczę. Jeżeli ktoś nie widział ostatniego odcinku z driftów, to zapraszam, oczywiście jest na kanale, ale ojejku. Widziałam, że w ogóle ostatnio dużo osób zrobiło właśnie takie odcinki z driftów, ale ja nie ściągałem, tylko no ja ogólnie wcześniej zrobiłem niż te, co widziałam. No ale no tutaj mamy garbusa chyba. Tak czy inaczej, Volkswagen, Lada, Niwa. O tym słyszałam, że się bardzo dobrze driftuje. Tutaj Renault Laguna, BMW 520i. To jest chyba, nie wiem, jakie to było znaczenie. Tutaj Golf 2. Mamy Fendt Favorite 611 LSA Turbo Matic E. Tutaj Esok 60, Ursus 4712, Klas, Celtis, Auto Sanka, Pług, trzyskibowy tutaj kultywator. I nie wiem, czy jeszcze coś dostawił, czy tyle. No i właśnie piszcie w komentarzach, jeżeli chodzi o samochody, które by były najlepszą opcją. A ja się z Wami żegnam.
Życzę Wam dobrych i miłych świąt i żebyście dostali dużo prezentów. Zachęcam do subskrybowania kanału, tak jak na początku. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. I widzimy się w następnym odcinku. Nara.